Dobry wieczór. Witamy wszystkich na kolejnym Ekstra Live'ie. Dzisiaj jest z nami trener Wojciech Machowski. Cześć Wojtek. Cześć, witam wszystkich. Trochę ostatnio ciebie nie było na żadnych szkoleniach, w żadnych mediach. Byłeś chyba mocno zapracowany jeszcze w Lechu Poznań. Natomiast teraz wykorzystaliśmy moment, w którym chwilowo nie miałeś pracy i zaprosiliśmy cię do szkoły trenerów online, ażeby pokazać twoją wizję pracy i przedstawić temat intensywności. Dzisiaj będzie zalążek tego, co wydarzy się podczas naszego poniedziałkowego szkolenia. No ale wiemy już też o tym, przynajmniej my, że Wojtek Makowski wraca na salony piłki nożnej i Wojtek, powiedz, czym będziesz się aktualnie zajmował i gdzie będziesz pracował. To zdradzimy wszystkim od razu na starcie dużego newsa, bo nigdzie go jeszcze oficjalnie nie widzieliśmy. No tak, dokładnie. Dzisiaj zacząłem pracę jako asystent trenera Żurawia w Podbeskidziu Bielsku-Biała, także od rana już jestem w pracy i dzisiaj też zostałem specjalnie na stadionie, żeby tu mieć dostęp do mam nadzieję, dobrego internetu i żeby ta łączność z wszystkimi na live była dobra. Tęskniłeś już za ławką trenerską, czy jeszcze byś z chęcią chwilę poodpoczywał? Nie, absolutnie. Już bym nie poodpoczywał, tęskniłem bardzo. Oczywiście to był ważny czas i dobry czas, bo spędzony w dużej mierze z rodziną, na pewno z moją 2,5-letnią córką Marysią. Poprawiłem bardzo, bardzo relacje. Pobyłem z żoną w domu trochę, także przez ostatnie 5 lat pracując właśnie w Lechu czy Rakowie Częstochowa, no to tego czasu było dużo mniej, a teraz było trochę okazji, żeby nadrobić te obszary relacyjne w rodzinie. No to super. Teraz pewnie znowu tego czasu będzie trochę mniej. Dajcie nam znać w komentarzu, czy nas dobrze słychać i widać. Jeżeli tak będzie, a ja tutaj mam podgląd i jestem przekonany, że wszystko jest w porządku, to będziemy zaczynać z tą częścią wykładową, gdzie Wojtek Makowski przedstawi nam część, powiedzmy, tego, o czym będziemy mówić podczas poniedziałkowego szkolenia. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli pytania do prezentacji, do wykładu, który tutaj Wojtek będzie przedstawiał, to śmiało piszcie w komentarzach i my na koniec do tego się ustosunkujemy. Natomiast jeżeli macie jakiekolwiek pytania też do Wojtka, to on jest do waszej dyspozycji, także śmiało możecie bombardować w komentarzach pytaniami, a my po tej części wykładowej będziemy mieli czas na to, żeby na wszystkie pytania odpowiedzieć. Bartek Urbański pisze, że jest wszystko dobrze. Dominika również pisze, że jest wszystko dobrze. I Andri pisze, że jest wszystko dobrze. Także skoro jest wszystko w porządku, to odpalamy prezentację. Wojtek, zostawiam ciebie z oglądającymi i oddaję tobie głos. Na początku jeszcze prośba o potwierdzenie, czy wszystko widać. Tak jest, wszystko jest Dobra. czytelne, prezentacja jest ok. Dariusz jeszcze napisał, że jest bardzo dobrze, także zaczynamy tą część wykładową. Okej. To jeszcze raz witam Was wszystkich serdecznie. Cieszę się, że dołączyliście do dzisiejszego live'a. Całej prezentacji i poniedziałkowego szkolenia, które zatytułowałem Intensywność oraz priorytety w piłce nożnej, to wybrałem taki wycinek, który jest częścią tej całości, natomiast uważam, że częścią bardzo, bardzo istotną i uważam, że ci, którzy już dzisiaj są z nami, to mogą, mam nadzieję, dużo skorzystać, a na pewno wprowadzić coś do swojego warsztatu, do swojej pracy.
niezależnie od tego, gdzie pracują. I na dzisiejszy dzień wybrałem, może tak powiem, podzieliłem sobie ten wpływ na intensywność, co ma wpływ na tą intensywność, na kilka obszarów. Te obszary no to są przygotowanie motoryczne, nastawienie mentalne, taktyka, technika, organizacja i regeneracja. I o wszystkich tych obszarach powiemy sobie na szkoleniu w poniedziałek. Natomiast dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić tym jednym obszarem organizacji. Będę mówił w sumie bardzo konkretnie i wyciągnę Wam takie w moim odczuciu mięso. Być może wielu z Was ma poukładane wszystko na wysokim poziomie. Natomiast uważam, że przygotowane tego na tyle, że jakiś tam procent. Mam nadzieję, że jeszcze coś zaskoczy i coś pomyślicie, że jeszcze tego w waszej codzienności takiej zawodowej nie ma. Pierwsza sprawa. Odprawa sztabu, spotkanie sztabu. O ile mam świadomość tego, że no, nie wszyscy mają możliwość pracowania na pełen etat w piłce nożnej. No o tyle jestem zwolennikiem tego, żeby szukać nie problemów, tylko rozwiązań i ja Wam to przedstawiam w takiej formie też akurat tutaj, gdzie miałem okazję pracować w profesjonalnych klubach i takie rzeczy były możliwe. Natomiast można to zrobić na różne sposoby. I teraz co jest dla mnie bardzo ważne w organizacji treningu, to jest to, żeby każdy z osób ze sztabu szkoleniowego po prostu był świadomy, co ma robić, miał przydzielone zadania i żeby te zadania były rozpisane czarno na białym w danym momencie treningu. Żeby nie było tak, że ktoś stoi i tylko się przygląda i przysłowiowo dłubie w nosie. I teraz od czego zacząć? W momencie, kiedy mamy możliwość spotkać się wcześniej, to warto, żeby usiąść z wszystkimi członkami sztabu. I są dwie drogi teraz. Jedna droga jest taka, że siadamy po tym, jak trener wcześniej wyznaczył na przykład skonstruowanie danych części treningowych swoim asystentom. Powiedzmy, cel, obrona, masz 15 minut, nie wiem, średnie przestrzenie zawodników 20, możesz to rozdzielić na dwie części i powiedzieć potem, ile osób potrzebujesz ze sztabu do każdej części. Potem na odprawie wszyscy siadamy, spajamy to w całość. Może to być też tak, że dane środki treningowe wszyscy w sztabie tworzą razem i tworzą to wspólnie. No, a może być też tak, że trener po prostu sam przygotowuje konspekt, no i wtedy oczywiście nie ma ryzyka, że te części nie będą ze sobą spójne, bo pierwszy trener decyduje wtedy o wszystkim, przynosi gotowca. I zaczynamy rozdzielanie, po pierwsze omawianie każdego ćwiczenia, tak żeby każdy członek sztabu, nawet jeżeli nie tworzył danego ćwiczenia czy środka treningowego, to i tak wiedział, na czym polega ten środek treningowy. Bo po pierwsze, może być sytuacja, że któryś z zawodników zapyta go o coś, czego nie zrozumiał podczas tłumaczenia, i wtedy dana osoba może to wytłumaczyć. No a drugie, no to w kwestii takiej organizacyjnej po prostu, żeby każdy wiedział, co jest celem i jak może pomóc w tym środku treningowym. I teraz chodzi o to, aby każdy miał rozpisane te role w danym środku treningowym i te role mogą być
przeróżne. Od coachingu, po dogrywanie piłek, zbieranie piłek, przenoszenie sprzętu, między ćwiczeniami reorganizacji boisk i pól. Ważne jest to, aby zasoby ludzkie, którymi dysponujemy, czy to jest jedna osoba, dwie, czy może pięć, żeby wszyscy byli zaangażowani, działając w jednym kierunku. I teraz odnośnie właśnie tej organizacji sztabu podczas treningu, fajnie by było, gdyby jedna osoba, jeżeli tych osób oczywiście jest więcej, bo oczywiście bardzo często zdarza się tak, że zwłaszcza w kategoriach dziecięcych czy młodzieżowych, że jest jedna czy dwie osoby i wtedy też to trzeba jak najlepiej wykorzystać. Natomiast jeżeli jest tych osób więcej, to fajnie by było, żeby jedna osoba była odpowiedzialna za tą organizację między środkami treningowymi czy przed treningiem, żeby koordynowała trochę działania członków sztabu, tak aby przebiegało to najbardziej sprawnie, jak to jest możliwe. Teraz przykładem jest to, że taka osoba mówi jeszcze w czasie danej gry na przykład do członków sztabu, którzy nie coachują w danym momencie, którzy akurat na przykład nic nie robią, powiedzieć: słuchaj, po tym ćwiczeniu ty zbierz to i to, ty zbierz powiedzmy stożki, ty przeniesiesz, weźmiesz kogoś do pomocy, przeniesiesz bramkę, nie? I wtedy jedna osoba czuwa nad tym, aby wszystko było poukładane i sprawnie przeorganizowane. Tak jak powiedziałem, chodzi o to, aby wszyscy działali dla wspólnego dobra. I zależy mi na tym, i tworząc sztab, będąc na czele sztabu, aby każdy miał świadomość tego, że oprócz swoich głównych obowiązków, jakim jest na przykład masażysta czy fizjo, będzie jego głównym obowiązkiem będzie oczywiście opieka taka medyczna i regeneracyjna nad zawodnikami. Natomiast taka osoba też dobrze by było, żeby była świadoma, że jej pomoc jest też no, nawet nie tyle mile widziana, ale po prostu potrzebna drużynie w momencie, kiedy on akurat tymi zawodnikami się nie zajmuje. I może to być dogrywanie piłek, zbieranie, przenoszenie sprzętu, może być łapanie na spalone. Łapanie na spalone od razu powoduje to, że zawodnicy bardziej czują warunki meczowe, wiedzą, że spalone nie gwizdze trener sobie ze środka i robi to na nos, tylko rzeczywiście jest w miarę profesjonalnie, jest ustawiona osoba, która kontroluje tego offside, tą pozycję spaloną, tak jak na meczu. Czasami sztab może symulować przeciwnika i to też jest ważne, o czym za chwilę powiem jeszcze i przedstawię to na filmie. Oczywiście główną rolą trenerów jest coaching zawodników i to powinniśmy pamiętać, że pierwszy, drugi trener powinni się w pierwszej kolejności skupić na coachingu i pomocy zawodnikom, takiej merytorycznej pomocy. Tutaj przygotowałem dla Was jedną taką rycinę jako przykład tego, jak to może być zorganizowane. Powiedzmy, mamy fragment gry 7 na 6 zawodników. Celem gry jest atak tym środkowym sektorem. I teraz to, co tutaj widzicie, to po lewej stronie pierwszy trener powinien być skoncentrowany dla mnie przede wszystkim na celu głównym, czyli coachingu w tym przypadku atakujących. I teraz zobaczcie, już ważne w organizacji rozstawienie sztabu. Jeżeli pierwszy trener jest po jednej stronie, drugiego trenera już ustawiłem po drugiej stronie i teraz albo może być drugi trener skoncentrowany też na głównym celu, ale z drugiej strony, czyli powiedzmy
Pierwszy trener coachuje bardziej lewą stronę, bo ma po prostu bliżej i lepiej widzi zachowania tych zawodników w tej części boiska, a drugi trener będzie się koncentrował na celu głównym również, ale po tej prawej stronie boiska. Lub może być tak, że drugi trener po prostu będzie odpowiedzialny za coaching obrońców, za dobre ich ustawienie, pozycję ciała, odpowiednie odległości między zawodnikami i tak dalej. Pamiętajcie oczywiście, że wszystko to, co ja tutaj teraz pokazuję, to jest przykład, to nie jest żaden wyznacznik, jeden jedyny, tylko tak chciałbym to Wam zobrazować, żebyście zostali może zainspirowani, czy dostali jakąś podpowiedź może do tego, jak to zorganizować u siebie. Jeżeli mamy trenera bramkarzy, oczywiście może być tak, że trener bramkarzy będzie odpowiedzialny za dystrybucję piłek na swoje miejsce, czyli tutaj, skąd będziemy zaczynać. Może to być przez drugiego trenera, może to być coaching bramkarzy, a jeżeli mamy drugiego bramkarza, no to wtedy pierwszy trener bramkarzy może się skupić na coachingu bramkarzy, drugi bramkarz, który nie bierze akurat udziału w akcji, nie stoi w bramce, on może podawać piłki, czy to przez drugiego trenera, czy też drugimi piłkami tutaj do osoby wprowadzającej piłki. I teraz zobaczcie, wpisałem tutaj kilka funkcji, bo to jest po prostu inwencja twórcza, osoby, które są dostępne do wykorzystania, czy to jest asystent, analityk, trener motoryczny, każdy przecież może wprowadzać te piłki. Do pomocy w zbieraniu piłek, też które wypadną, masażysta, kierownik, greenkeeper mogą pomóc w zbieraniu piłek. Słuchajcie, w Rakowie mieliśmy taką sytuację, że greenkeeper, dlatego napisałem tu greenkeeper, co może brzmieć no, zabawnie, natomiast greenkeeper Łukasz Krzyczmanik w Rakowie, zawodnikiem jeszcze grającym w A-klasie, i on często pomagał nam w treningach, czy to wchodząc w rolę przeciwnika, czy też wprowadzając piłki, podając piłki. I znowu, przecież to nie było jego głównym obowiązkiem. Z jednej strony mógłby powiedzieć, no to nie moja robota, tak? Natomiast zbudowaliśmy tam taką świadomość wszystkich pracowników, że działamy w kierunku wspólnego, działamy dla wspólnego dobra i wszyscy są zaangażowani, jeżeli nie mają akurat, nie wiem, skończyli swoją robotę, są teraz wolni, to pomagają innym tak, żeby usprawnić proces cały, czy też treningowy, czy też organizacyjny w drużynie. Tutaj przedstawię Wam krótki filmik z treningu wyrównawczego w Rakowie, tego mojego ostatniego w Ekstraklasie. Trening wyrównawczy, jest on dla zawodników, jak widzicie, tutaj jest przykład ćwiczenia, można by powiedzieć 10-0. Poustawialiśmy jako przeciwników manekiny, czy też Brazylijczyków, jak to kto lubi nazywać. Natomiast oprócz tego żywymi przeciwnikami był też sztab. W białych koszulkach byłem ja, był analityk, był właśnie Łukasz Greenkeeper i był fizjoterapeuta. I oczywiście to nie są przeciwnicy, można powiedzieć, godni zawodnikom ekstraklasy, bo nie mają prawdopodobnie takich umiejętności, które pozwoliłyby się przeciwstawić zawodnikom na przykład na poziomie ekstraklasy, ale zawsze to już jest coś więcej niż manekin, który się po prostu nie rusza, zawsze jest to żywy przeciwnik, więc to jest jedna rzecz, którą Wam chciałem pokazać. Zobaczcie, ta intensywność tutaj nie jest duża, natomiast już samo to, że są przeciwnicy w postaci ruszających się ludzi, wymusza to, co my byśmy chcieli, czyli zamknęliśmy trochę środek, akcje były bardziej konstruowane bokiem. Czyli to jest jedna rzecz, oczywiście to nie jest idealnie i tak dalej, natomiast już jest jakiś progres.
Druga rzecz, na którą chciałem Wam zwrócić uwagę już odnośnie tej intensywności, to jest to, że finalizacja tutaj doszła do skutku w polu karnym, a stoperzy nie czekają na to, aż zawodnicy ofensywni wrócą, tylko już nie tracą czasu, wymieniają podania między sobą i już są w procesie treningu i już czekają na zawodników. Kiedy zawodnicy ofensywni wrócili, wtedy kontynuowane są akcje do przodu. Teraz jeśli chodzi o organizację, to pilnowanie czasu pracy i przerw jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ wiem z różnych źródeł i często jak rozmawiam z trenerami, to czy też asystentami, problemem jest rozciąganie treningów w czasie, czyli zwiększanie tej objętości, na czym traci intensywność. I polega to na tym, że czasami trenerzy po pierwsze za długo tłumaczą, zawodnicy stoją. Czasami jak jest, nie daj Boże, zimno, to marzną. Czasami są sytuacje, że trener tłumaczy jednej grupie, druga grupa stoi, czeka, aż tamta pierwsza usłyszy, co ma usłyszeć. I takie momenty powodują, że intensywność treningu spada, a potem trener chce nadrobić te aspekty, nad którymi chciał pracować, więc wydłuża czas treningu. Jeśli chodzi o przenoszenie sprzętu, no i tutaj teraz też jest taka kontrowersyjna sprawa, bo tak, zawodnicy są często uczeni, że takiej współpracy, jedności, bo razem wszyscy przenoszą bramkę. Natomiast zauważmy, że jeżeli jest dużo osób albo jest wystarczająco dużo osób do pomocy ze sztabu, którzy mogliby przenieść tą bramkę i szybko przeorganizować plac treningowy, no to wtedy zawodnicy nie muszą tracić tego czasu swojego, tej przerwy na przenoszenie na przykład bramki, tylko po prostu piją wodę i wracają do następnego ćwiczenia. Też sobie napisałem tutaj bez rozciągania na wodę. Często ten czas na wodę nie jest pilnowany i też zawodnicy stoją, piją, czasem jeszcze rozmawiają. Jeżeli trener nie zarządzi, na przykład, że nie ustali sobie wcześniej, nie będzie konsekwentny w egzekwowaniu tego, że czas na wodę ma trwać minutę lub półtorej czy dwie, no to zawodnicy też się nie będą jakoś śpieszyć, dobra, już idźmy do następnego ćwiczenia. To musi zadbać trener i po prostu tego pilnować, zarządzić, wracamy i wtedy ta przerwa po prostu będzie krótsza. Kolejną rzeczą, jaką chciałem poruszyć, to ja jako trener, kiedy tłumaczę i tutaj takie dylematy, czy to zrobić w szatni, na boisku przed treningiem, na boisku przed każdym ćwiczeniem. To oczywiście jest zależne od warunków, jakie posiadamy i musimy się zawsze dostosować do tego. Na pewno jest jakimś takim bonusem, handicapem to, że możemy wytłumaczyć ćwiczenia wcześniej w szatni, żeby zawodnicy już mieli jakieś względne pojęcie o tym, co się będzie działo na treningu. Następnie na boisku przed treningiem. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby przed treningiem tłumaczyć dokładnie cały trening, bo zawodnicy i tak
i tak nie zapamiętają dokładnych zasad, na przykład gry, która będzie środkiem treningowym w trzeciej czy czwartej kolejności. I jeżeli chcemy zrobić taką rzecz, nie tracimy na intensywności, nie tracimy czasu już na boisku, to możemy opisać ten trening w szatni, to wtedy tak. Natomiast po wyjściu już na boisko, to jestem zwolennikiem tego, żeby tłumaczyć przed każdym ćwiczeniem. I teraz kwestia składów. Oczywiście pracując profesjonalnie i tutaj na pewno nie ma znaczenia to, czy jestem sam, czy mam 8 osób w sztabie, po prostu profesjonalnie pracując składy warto mieć rozpisane wcześniej. Nie w ten sposób, że patrzę na zawodników i okej, to teraz potrzebuję 3 obrońców, to sobie wybieram. Absolutnie nie w ten sposób, tylko jestem przygotowany już na odprawie ze sztabem, czy komuś ze sztabu można zlecić, czy samemu zrobić, kiedy już wiem, jacy zawodnicy są dostępni do treningu, są do dyspozycji i wtedy można sobie rozdzielić składy na każdą część treningu. Jeśli chodzi o koszulki, pierwsza sprawa to jest taka, że jak te koszulki właśnie już mając rozdzielone nawet składy, jak te koszulki przydzielać. Można robić tak, że zawodnikom już wychodzącym będącym na boisku już rozdawać, tak żeby po rozgrzewce oni mieli ubrane na sobie koszulki i nie tracić na to czasu po rozgrzewce, czyli ten martwy czas skrócić. Można zrobić w ten sposób, że na placach do gry czy do środków treningowych po prostu już porozkładać koszulki tak, żeby zawodnicy przechodząc na boisko byli na przykład po rozgrzewce, byli wyczytywani i na przykład żółte koszulki zawodnik raz, dwa, trzy, cztery, niebieskie koszulki zawodnik raz, dwa, trzy, cztery. Zawodnicy wiedzą, jaki mają kolor, są wyczytani, idą tam, gdzie te koszulki są rozłożone. I teraz tu, gdzie tracimy intensywność, no to według mnie jest położenie koszulek na jednej kupce, gdzie powiedzmy 10 zawodników musi pojedynczo podchodzić do koszulek i tracimy czas, bo to się po prostu wydłuża. I to się może wydawać, że to są przecież jakieś tam sekundy, natomiast na tych detalach, na tych szczegółach tracimy czas, bo trzeba pamiętać o tym, że małe szczegóły robią dużą różnicę i właśnie tutaj możemy zintensyfikować poprzez organizację te działania. Jaki jest sposób na to, żeby jeszcze poprawić tą intensywność, jeśli chodzi o składy i właśnie rozdzielenie koszulek? No to możemy to zrobić w ten sposób, że z ćwiczenia na ćwiczenie zawodnicy mają już ubrane koszulki, łączą się w tych samych składach, w których grali w poprzednim ćwiczeniu, przechodzą już do następnego, jeżeli nam pozwala na to organizacja treningu. Jeszcze tutaj taki mały tip, mała taka wskazówka, jeśli chodzi o temat koszulek, o organizację, jaką zauważyłem u Tonego Czepka, to był nasz trener przygotowania motorycznego w Lechu Poznań i on sobie wymyślił albo stosował po prostu taką taktykę, że jeżeli miał jakieś ćwiczenia, swoje części motoryczne, to i były kolejki jakieś 3-4 osobowe, to pierwszym osobom zakładał koszulki. Jeżeli jakaś grupa była nierówna, czyli na przykład były 3 grupy po 4 osoby, jedna grupa z 5 osobami, no to on pierwszej osobie zakładał koszulkę, tak żeby się
po prostu nie pomylić i żeby mieć wszystko pod kontrolą, jeśli chodzi o tą pierwszą osobę, kto ma zacząć ćwiczenie. Dodatkowo jeszcze pamiętam, że coś takiego fajnego było, jeśli chodzi o organizację, że wszyscy startowali na gwizdek i ten gwizdek był używany często i szybko, natomiast był w tym wszystkim duży porządek i organizacja była na wysokim poziomie. I teraz trochę chciałbym nawiązać do może do, też do tego filmu, gdzie zawodnicy, gdzie stoperzy już brali piłkę w momencie, kiedy zawodnicy ofensywni nie wrócili, ale nie tylko do takich sytuacji. Dlaczego nie czekać, aż zawodnicy wrócą na pozycje wyjściowe do danego środka? No słuchajcie, moim zdaniem dlatego, że często dzieje się tak, że zawodnicy po prostu z natury odczuwają zmęczenie po wykonaniu, nie wiem, danego przyspieszenia, danego fragmentu gry i im nie będzie się śpieszyć, żeby wrócić na pozycję. Natomiast w momencie, kiedy zawodnicy zobaczą, że piłka została już wprowadzona i jest w grze, to oni automatycznie będą wiedzieli, że muszą wrócić do danego obszaru, skąd mają zaczynać ćwiczenie, bo jak nie, to po prostu nie zdążą. I to jest być może takie, się wydaje bezwzględne, może się wydaje, że oni nie będą przygotowani. Z jednej strony tak, z drugiej strony wiem, że to działa i to jest takie po prostu pobudzenie zawodników, żeby tą piłkę szybciej, zwłaszcza jako trenerzy, żebyśmy szybciej wprowadzali, jeżeli widzimy, że ta przerwa po skończeniu danego ćwiczenia już trwa zbyt długo, że zawodnicy, zwłaszcza kiedy wracają zbyt wolno, żeby uruchomić, żeby oni widzieli, że już jest w grze i muszą być po prostu gotowi. Kolejną rzeczą, jaką chciałbym, żebyśmy sobie omówili, to są sposoby na przyspieszenie akcji. I to są takie sposoby na wymuszenie trochę tego, aby zawodnicy zintensyfikowali swoje działania. No jednym z takich sposobów jest odliczanie czasu do oddania strzału i dla mnie ta metoda jest szczególnie przydatna w momencie, kiedy trenujemy jakieś fazy przejściowe, kiedy normalnie na boisku nie ma zbyt dużo czasu, bo przeciwnik szybko będzie chciał odbudować, natomiast odliczając czas, zawodnik będzie czuł, że dobra, już zbliża się godzina zero i będzie i jeżeli odda na przykład strzał za późno, to po prostu nie będzie uznana bramka. Może być też odliczanie czasu na wejście w jakąś strefę i zaraz Wam pokażę to na grafice, o co mi dokładnie chodzi. Może być też ograniczenie ilości podań na wejście w daną strefę, oddanie strzału, dośrodkowanie. I może być też po prostu powracający przeciwnik. No i teraz zobaczcie, o co mi chodziło z ograniczenie czasu bądź też liczby podań na wejście w daną strefę. Powiedzmy, że chcemy trenować obronę niską lub przejście z obrony do ataku po odbiorze w strefie niskiej. I teraz mamy ustawiony zespół żółty, który chce trenować obronę niską. No to teraz zawodnicy czerwoni, żeby nie rozgrywali piłki zbyt długo, to możemy wprowadzić im takie ograniczenie, że na przykład w dwóch albo w trzech podaniach mają wprowadzić piłkę za przerwaną linię i na przykład jeśli tam wprowadzą piłkę, to już ona to nie mogą wrócić. I to uważam, że jest no super sposób na to, żeby trenować to, co chcemy. I tu mi się przypomina
Przypominają słowa Pawła Grycmana z konferencji w Krakowie na stadionie Wisły, kiedy właśnie powiedział o taka dosyć prosta rzecz, a bardzo istotna. Kiedy chcemy trenować obronę, to dawajmy ograniczenia atakującym. Kiedy chcemy trenować atak, to dawajmy ograniczenia obrońcom. I bardzo prosta zasada, ja uważam, że przynosząca wiele korzyści i dużo ułatwiająca w tworzeniu środków treningowych pod cele, które sobie wyznaczymy. Teraz zobaczcie, też powiedziałem tutaj o dośrodkowaniach. Teraz na tej planszy możemy już powiedzieć o takim środku treningowym, gdzie chcemy poćwiczyć obronę niską, ale szczególnie w momencie, kiedy przeciwnik dośrodkowuje piłkę w pole karne, bo na przykład w weekend będziemy się mierzyć z przeciwnikiem, który szczególnie dużo tych dośrodkowań stosuje i to jest jego główny sposób na zagrożenie bramki przeciwnika. I wtedy mówimy, że zawodnicy w kolorze czerwonym na tej planszy macie 3 podania, macie 4, macie 10 sekund, 20, to jest wszystko zależne od was, trenerów. Macie w tym czasie, czy w tej ilości podań dośrodkować i wtedy tych dośrodkowań po prostu, czyli tego środka, przeciw któremu będziemy się musieli przeciwstawić w weekend, będziemy mogli przetrenować jak najwięcej. Kolejnym sposobem, jeszcze zostając przy tej planszy, może być to, jeżeli mówimy o tych dośrodkowaniach, obronie niskiej. Czerwoni rozgrywają, oczywiście mają ograniczony czas lub liczbę podań na dośrodkowanie, to jest jedno. Natomiast tutaj z boków mogą być ustawieni jeszcze dodatkowo trenerzy, asystenci, trenerzy motoryczni, analitycy, ktokolwiek. Na sygnał trenera dogrywać mogą jeszcze kolejną piłkę, żeby zintensyfikować właśnie te dośrodkowania i żeby jeszcze więcej pobronić w obronie niskiej ustawienie przy dośrodkowaniach i obronę pola karnego. Jeżeli chcemy to zrobić po jakiejś bardziej odbudowie, możemy powiedzieć, żeby bardziej drużyna wychodziła. Kiedy drużyna żółta będzie wyżej, wtedy w tych momentach dogrywamy w sektory boczne i drużyna z wyższej pozycji może odbudować pozycję w polu karnym, przećwiczymy to, co chcemy w meczu. I teraz przykład najprostszy z możliwych, 3-2, faza przejściowa, tutaj jest zegar, który odlicza czas, w którym trzeba strzelić bramkę i tutaj oczywiście każdy ze sztabu może po prostu głośno liczyć, żeby zawodnicy czuli, że ten czas upływa. No i drugim rozwiązaniem może być powracający przeciwnik, to są środki, które myśliłem po pierwszym podaniu, na przykład rusza dwóch kolejnych zawodników. Jeżeli ci zawodnicy nie skończą akcji wcześniej, no to muszą się liczyć z tym, że obrońców już będzie pod piłką nie dwóch, a na przykład czterech. Ważną rzeczą jest organizacja boisk. Co w tej organizacji boisk? Na pewno warto jest wykorzystać przestrzeń. Teraz musimy sobie odpowiedzieć na to, czy mamy dużo terenu. Jeżeli mamy dużo terenu, powiedzmy mamy do dyspozycji całe boisko, to warto rozłożyć się tak, aby jak najmniej modyfikować, jak najmniej jest to potrzebne, to modyfikować i sobie przechodzić płynnie z boiska na boisko i nie traci czasu na przechodzenie. Jeżeli mamy mniej terenu, no to oczywiście ważne jest to, żeby jak najsprawniej przeorganizować ten teren. I teraz pokażę wam
taką planszę treningu, który sam prowadziłem na egzaminie UEFA Elite Youth z kategorią wiekową U15, natomiast to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, żeby organizacyjnie układać się właśnie w ten sposób, aby płynnie przechodzić. Jeżeli zaczynamy rozgrzewką w jednym sektorze boiska, no to na przykład dziadka numer 2, tego co zaznaczyłem na kolorze żółtym, żeby nie dawać na drugiej stronie boiska, a potem znowu trzeba przechodzić na grę w strefach, znowu na pierwszą stronę boiska. Także starajmy się układać to tak, żeby płynnie wszystko było ułożone. Ja sobie zrobiłem to tak na jednej stronie, gdzie była rozgrzewka, gra pomocnicza 5 na 2, gra w strefach, potem przeszliśmy do tego pola karnego na grę 2 na 2 z bramkarzami, no i potem już trzeba było się rozdzielić na dwa zespoły. Jeden brał udział tutaj, gdzie była gra na 2 na 2, druga ekipa musiała przejść na drugą stronę boiska, no i potem oczywiście też znowu na większych przestrzeniach na dwóch połówkach. I tutaj co jeszcze chciałbym zaznaczyć, to woda. Nie traćmy czasu na to, żeby zawodnicy schodzili w takich sytuacjach z boiska. W momencie, w którym woda może być gdzieś blisko i gdzie możemy schodzić nawet w każdej przerwie, zawodnicy biorą butelkę, biorą łyk i wracają do ćwiczenia, max minutę, nawet może zająć powrót do kolejnego placu, do kolejnego środka treningowego. Także ważne jest to, żeby już sobie ustawić nawet to, czy jest, no wiadomo, w klubach profesjonalnych za to odpowiadają baserzyści czy fizjoterapeuci, że wjeżdżają z iglo i teraz ważne jest to, żeby ta woda nie stała w takich przypadkach z boku, tylko po prostu, żeby w takich momentach, kiedy mamy dwie grupy na jednej, na drugiej połowie, żeby nie ustawić tej wody tylko przy jednej grupie i albo druga się nie napije, albo będzie musiała przejść całe boisko. Tylko pomagajmy sobie organizacją najbardziej jak możemy i ta woda niech też będzie dostępna dla wszystkich zawodników. Trening strzelecki, dodatkowe piłki. Często słyszę, spotykam się, widzę takie sytuacje, kiedy jest organizowany trening strzelecki, który polega na przykład na dośrodkowaniu, wbiega dwóch, trzech zawodników i tylko jeden oddaje strzał, tamci pozostała dwójka, czy pozostały jeden, wbiegał, można powiedzieć, na darmo, a nie daj Boże, jeszcze dośrodkowanie jest jakieś przeniesione, no nieudane, normalna sprawa, nie wszystko wychodzi zawsze tak jakbyśmy chcieli. Więc warto wykorzystać to, że jeżeli trzech zawodników biega w pole karne, to zorganizować ćwiczenie tak, aby każdy miał możliwość oddania strzału. I teraz najprostszy przykład, oczywiście tutaj wykorzystajcie swoją wyobraźnię, inwencję twórczą i modyfikujcie to na swoje sposoby, natomiast chodzi o samą ideę. Jest pierwsze dośrodkowanie, wbiega trzech zawodników, od razu trener ustawiony z boku dogrywa drugą piłkę, zawodnik, który dośrodkowywał, robi drugie dośrodkowanie, stara się na tego zawodnika, który jeszcze strzału nie oddał. I teraz słuchajcie, można to modyfikować, trener może być ustawiony nie z boku, tylko może być ustawiony przed polem karnym na 30 metrze, pierwsze dośrodkowanie poszło tu, ale już jeden z zawodników, który nie oddawał strzału, może szybko wybiegać przed pole karne, dostawać piłkę od trenera będącego na 30 metrze, żeby się odwrócić i uderzyć na bramkę. W tym czasie zawodnik, który dośrodkował, też sobie przygotowuje na drugie dośrodkowanie. Można wymyślać różne sposoby dośrodkowań, czyli na przykład zawodnik, który dośrodkowuje raz,
pierwszą piłkę, pierwsze dośrodkowanie robi powiedzmy z wysokości pola karnego, natomiast tą trzecią fazę i to drugie jego dośrodkowanie będzie na spod linii końcowej, czyli musi sobie wcześniej wypuścić, dobiec, dośrodkować. I o to w tym wszystkim chodzi, aby były dogrywane kolejne piłki. Robiliśmy też na różne sposoby, robiliśmy w Rakowie na przykład tak, że trener był ustawiony, jeden z trenerów był ustawiony za bramką i stąd dogrywaliśmy drugą, trzecią piłkę, natomiast no moje przemyślenie jest teraz takie, że jest to, no jest to niemeczowe, jeżeli chcemy jak najbardziej zbliżać warunki treningowe do tych meczowych, no to warto, żeby trener był ustawiony chociażby trochę z boku, tak jak rzeczywiście jest szansa, żeby w meczu zawodnik dostawał piłkę z sektora bocznego, czy też właśnie z powyżej pola karnego, tak żebyśmy ćwiczyli to, co rzeczywiście realnie może spotkać nas w meczu. Teraz już trochę zalążek tego powiedziałem przy tej finalizacji, bo to też było takie ćwiczenie kilkufazowe. Jeżeli chcemy poćwiczyć finalizację czy jakieś rozegrania w ataku, to warto, aby robić ćwiczenia takie kilkufazowe, tak aby wszyscy wzięli udział w takim treningu, w takiej części treningu, a nie stali, bo po prostu oczekujemy na swoją kolej i w następnej partii ja będę mógł podać, ja będę mógł dośrodkować, ja będę mógł oddać strzał. Nie, starajmy się, jeżeli mamy na przykład 10 zawodników, zorganizować to tak, żeby każdy brał udział. I co jest ważne w takich ćwiczeniach kilkufazowych, no to tak jak Wam daję przykład ćwiczenia 10-0, to nie jest tak, że jeden zawodnik bierze udział na przykład w czterech fazach, jeżeli są cztery fazy ćwiczenia, tylko powiedzmy bierze w dwóch fazach albo w jednej fazie i jest wykorzystany. Dlatego ważne jest, żeby rozpoczynanie kolejnych faz z reguły przez trenera następowało bardzo szybko. I tutaj sobie zapisałem pamiętać tylko o bramkarzach, bo starając się wywołać jak największą tą intensywność podczas ćwiczenia, wprowadzając szybko piłki do kolejnych faz, no to często jest problem z bramkarzami, że oni po prostu jeszcze nie zdążą na przykład wstać po oddanych strzałach. I wykorzystać martwy czas w tych ćwiczeniach kilkufazowych. Na przykład stoperzy, czyli tu mieliśmy tego zalążek na tym filmiku, w momencie kiedy są zawodnicy, którzy nie biorą udziału w danych fazach, a mogą coś robić, mogą już rozgrywać piłkę, to niech to robią. Nie stójmy, nie traćmy czasu, tylko ile można, to po prostu wykorzystajmy ten czas na maksa. I zaraz Wam pokażę fragment prowadzonego przeze mnie ćwiczenia w Lechu na obozie w Turcji, właśnie takiego ćwiczenia kilkufazowego. I to ćwiczenie polegało na tym, że po pierwsze zawodnicy byli w miarę ustawieni na swoich pozycjach. Tutaj był stoper, który wprowadzał piłkę w pierwszej fazie do sektora bocznego, tutaj było rozegranie sytuacji 3-2, po której jeden z zawodników miał się znaleźć w tym sektorze i dośrodkować piłkę. Tutaj był ustawiony już trener asekuracyjnie, przewidująco, po to, żeby jeżeli tu by akcja się wysypała, czyli powiedzmy żółci by przejęli, ich celem było po przejęciu wyprowadzenie piłki z tego pola, to jeżeli by żółci przejęli, wybili, to wtedy tak czy siak dośrodkowanie musiało być zrealizowane i jeden z tych zawodników musiał wbiec w tą strefę, trener wprowadzał i było dośrodkowanie w pole karne. Czyli to wyglądało w ten sposób.
Na dośrodkowanie wchodziło trzech zawodników atakujących. Był jeden stoper, który bronił. I to była pierwsza faza. Zawodnicy musieli wrócić. Drugą piłkę wprowadzał stoper. Czyli tutaj ten zawodnicy, którzy byli w polu karnym, musieli, to było intensywnie, musieli wrócić, wyjść z pola karnego, żeby być obecnym na ścianę przed polem karnym. Następnie trzecia faza. Trzecia faza było ponownie dogranie przez stopera ten sektor boczny. Tu się umówiliśmy już, że ci obrońcy nie bronią, ten obrońca nie broni i jest trzecia faza dośrodkowanie i czwarta faza, ten obrońca grał piłkę za linię obrony do wbiegającego. Tutaj na tej pozycji byli dziesiątki lub skrzydłowi. I słuchajcie, na początku skonstruowałem to ćwiczenie na cztery fazy, natomiast widziałem, że jeszcze można dodać jedną fazę, więc w trakcie ćwiczenia po prostu jeszcze dawałem przed polem piłkę środkowemu pomocnikowi na to, żeby uderzył z dystansu. Fragment, jak to wyglądało. Może tu wyłączę głos. Tutaj była krótka korekta z mojej strony po to, żeby zawodnicy w ataku na niebiesko nie schodzili w dwójkę w jedną przestrzeń, tylko żeby obserwowali się nawzajem. Była wymienność pozycji, jeden wyżej, drugi niżej. I to jest ta. To jest właśnie ta współpraca w ataku. Tu mieli za zadanie dostać się w tą przestrzeń do dośrodkowania. Dogranie w pole karne. Już zawodnicy musieli zbiec niżej na ścianę. To jest druga faza. Trzecia faza. Piłka znowu wprowadzana w sektor boczny. Teraz obrońcy nie bronią. Ponownie wejście w pole karne, czwarta faza, tutaj powinno być zagranie do przodu za plecy obrońców i ja dodawałem piątą piłkę do środkowego pomocnika na uderzenie. Jak widzicie, tutaj już zawodnicy byli stymulowani, żeby szybko wprowadzać te piłki, także dopiero co się piąta faza skończyła jednego ćwiczenia, jednej rundy i już była wprowadzana kolejna piłka do kolejnej części. Jak tworzyć środki treningowe, żeby były bardziej intensywne? No na pewno jeżeli zrobimy ćwiczenie 10 na 0, to będzie mniej intensywnie niż w momencie, kiedy już wprowadzimy czwórkę obrońców. Będzie bardziej intensywnie, jeżeli dołożymy, że będzie 8 zawodników broniących, a jeszcze intensywniej będzie, jeżeli będzie 10 na 10. Także dokładając przeciwnika, pamiętamy, że zwiększamy tą intensywność. Ograniczać liczbę kontaktów. No i to jest takie wieczne pytanie, czy tą liczbę kontaktów zmniejszać, ograniczać, bo zabijamy kreatywność i tak dalej, czy też nie. Ja nie jestem taki restrykcyjny w tym. Uważam, że wszystko, że tutaj taka ogólna odpowiedź, to zależy, jest najbardziej odpowiednia i trzeba po prostu dawać zawodnikom w swoich środkach treningowych to, czego oni najbardziej potrzebują. Rywalizacja dodatkowa, bo oczywiście w każdej grze jest, no, gramy o to, żeby wygrać i daną rywalizację, natomiast każda dodatkowa rywalizacja z pewnością jeszcze wzmoży tą intensywność i już nie pamiętam dokładnie, o co to chodziło, ale chyba wyczytałem w książce o Jurgenie Kloppie, że organizował, że była taka tabela w szatni, gdzie po każdej gierce, chyba jakiejś cyklicznej, cotygodniowej, zawodnicy zbierali dodatkowe punkty dla siebie i tam zwycięzca dostawał coś, czy przegrani fundowali coś. Znowu,
To nie musi być jeden do jednego, ale to też jest forma teraz, mam nadzieję, inspiracji do tego, żeby taką rywalizację wzmagać i dzięki temu podnosić intensywność u zawodników w czasie treningów. Oczywiście też możemy zwiększać przestrzeń, zostawiając ilość zawodników, albo zmniejszyć liczbę zawodników, zostawiając przestrzeń, i wtedy ta intensywność rośnie. Teraz tak, co można zrobić, jak intensywność spada? No tak samo mój przykład z tego treningu egzaminacyjnego w Białej Podlaskiej na UEFA Elite Youth, gdzie zawodnicy dostali w kość podczas treningu i ta ostatnia część już była no słaba pod kątem zaangażowania zawodników w grze. Widziałem, że już myślą tylko o tym, żeby skończyć. Dałem prosty zakład. Drużyna, która przegrywa, znosi sprzęt. Od razu intensywność wzrosła i zawodnicy byli zaangażowani przez ostatnie minuty treningu. I teraz moje pytanie, no takie retoryczne może. Czy jesteście za tym, żeby wyrównywać szanse i na przykład w ostatniej części gry dać zasadę, że drużyna przegrywająca ma bramkę za 2 punkty? No bo żeby wyrównać szanse, jedna drużyna wygrywa 2-0, zawodnicy jednej drużyny już widzą, że mają wygraną w kieszeni, bo zostały 2 minuty. Zawodnicy przegrywający już też nie mają motywacji, bo wiedzą, że nie odrobią. No i teraz taka kwestia do dyskusji, czy warto na przykład tej drużynie przegrywającej no dać 2 punkty na te ostatnie 2 minuty, tak żeby jedną bramką mogli wyrównać wynik spotkania. No i ja za takim czymś nie jestem, no bo wiecie, to jest tak jak w życiu, na wszystko sobie trzeba zapracować, tak samo na treningu i no nie jestem za tym, że jeżeli ktoś zapracował na 2 bramki przez na przykład 20 minut gry i przez 2 minuty nagle no to jest tak jakby karanie tej drużyny, która zapracowała na 2 bramki, że drużyna, która nie strzeliła żadnej, no to ona nagle w ciągu 2 minut będzie miała okazję wyrównać wynik spotkania. No, także nie jestem za wyrównywaniem szans, tylko jestem za tym, żeby zawodnicy czuli, że po prostu na wszystko trzeba zapracować i no, najlepiej jest wymyślić po prostu inną formę motywacji, najlepiej przed grą jakiś zakład, czasami to może być już w dorosłej piłce o nie wiem, o Powerade'a, tylko przed grą powiedzieć zawodnikom, żeby się założyli jeden do jednego z przeciwnikiem o Powerade'a czy cokolwiek innego i oni do końca będą chcieli wygrać i to będzie taki dodatkowy smaczek do tego, żeby zawodnicy byli bardziej zaangażowani. Oczywiście na przestrzeni tych ostatnich moich 5 lat zauważyłem, że w momencie, kiedy jest pierwszy trener, a którykolwiek inny z asystentów przy danym ćwiczeniu, to jest różnica w intensywności. Dlatego to jest taka nauczka, wniosek do tego, że no żeby jednak starać się poświęcać swoją uwagę jako pierwszy trener w równym stopniu wszystkim zawodnikom, no bo to potem może być taka spirala, w którą można wpaść, że odda się daną grupę, powiedzmy, nie wiem, być może na dany moment rezerwowych zawodników rezerwowym, a pierwszy trener skupia się tylko i wyłącznie na grupie, którzy grają w pierwszym składzie i automatycznie to zaangażowanie jest ciut mniejsze i kolejny ten detal,
który w połączeniu z kolejnymi innymi detalami może spowodować tą większą czy też mniejszą intensywność na treningu. Więcej o, powiem tak, byłem przez kilka dni na stażu w Dynamic U w momencie, kiedy stacjonowali w Uniejowie koło Łodzi przed meczem z Fenerbahce w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. I więcej odnośnie takich swoich wniosków z tego stażu i moich rozmów z Tomkiem Kędziorą to przedstawię już na szkoleniu. Natomiast co do organizacji, to na pewno podnoszą intensywność ćwiczenia znane, przez to, że nie trzeba tłumaczyć po raz kolejny nowego ćwiczenia na treningu. I tak samo słyszałem o Jurgenie Kloppie, chyba w Borussii Dortmund, że pewien pakiet ćwiczeń po prostu był wałkowany przez ćwiczeń środków treningowych, był wałkowany przez cały sezon i dzięki temu, ja tak też rozumiem, można tą intensywność zwiększać. I ja właśnie Tomka Kędziory pytałem, obserwując te treningi, pytałem, mówię, czy Tomek, czy trener wam tłumaczył w szatni wcześniej te ćwiczenia, bo wy wszystko wiedzieliście, wiedziałem, że wy przechodziliście bardzo szybko z ćwiczenia do ćwiczenia. On mówi, nie, po prostu te wszystkie ćwiczenia są nam już znane i dzięki temu nie musimy tracić czasu na tłumaczenie i stanie na boisku, tylko po prostu cały czas jesteśmy właściwie w treningu. To jest wszystko, jeśli chodzi o dzisiaj, czym chciałem się z wami podzielić. Mam nadzieję, że skorzystaliście chociaż w jakimś 1% i jakimś ułamku będziecie mogli wprowadzić coś nowego, co udoskonali wasz warsztat, waszą organizację w treningu, czy w tej sferze takiej okołotreningowej, czy pozawojskowej. Na szkoleniu powiemy sobie o takich szczegółach, detalach i porozmawiamy o tych obszarach pozostałych, czyli przygotowania motorycznego, nastawienia mentalnego, taktyki, techniki i regeneracji, które w moim odczuciu składają się na wpływ na intensywność i właśnie powiemy sobie o praktycznych wskazówkach. 15 minut na tym szkoleniu poświęcimy też na rozmowę z moim byłym zawodnikiem, z którym spotkałem się w Rakowie Częstochowa, a z którym do dzisiaj mam bardzo dobry kontakt, z Rafałem. Rafał jest obecnie piłkarzem GKS-u Katowice. Wcześniej był zawodnikiem Podbeskidzia, a przed Podbeskidziem Rakowa Częstochowa. I Rafał jest bardzo świadomym zawodnikiem idącym w stronę profesji trenera w przyszłości. Uważam, że będzie bardzo dobrym też szkoleniowcem. I porozmawiamy sobie z nim na tym szkoleniu też, jak to wygląda pod kątem intensywności od strony zawodnika. I to od strony zawodnika, który trenował w dwóch intensywnych, na pewno intensywnie trenujących i grających klubach, czyli Rakowie Częstochowa i GKS-ie Katowice. Powiemy sobie być może o jakichś różnicach, które on widzi nawet w tych dwóch klubach w sposobie treningu, czym jest dla niego intensywność, jak to może wyglądać, co mu odpowiada, a co nie, więc ja uważam, że takie ciekawe też spojrzenie będziecie mogli poznać od strony już zawodnika występującego na poziomie centralnym, profesjonalnie podchodzącego do swoich obowiązków i człowieka też bardzo świadomego.
Powiemy sobie też o tej drugiej części, czyli pierwszą była intensywność, drugą oczywiście są priorytety w piłce nożnej i podzielimy sobie to na tą sferę wojskową i tą sferę poza wojskiem. I ostatnim naszym tematem będzie analiza działań zespołów grających w Lidze Mistrzów pod kątem priorytetów w fazie atakowania i przejścia w Lidze Mistrzów. Także ode mnie to jest na dzisiaj wszystko. Także dziękuję serdecznie wszystkim obecnym, którzy byli dzisiaj z nami i mam nadzieję, że jakieś tam wnioski, jakieś detale zostały przez Was wyciągnięte. No to dajcie znać, czy podobało się to, co przedstawił trener Wojtek w komentarzach na Facebooku. I oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do prezentacji, czyli tematu, który został tutaj poruszany, to śmiało je zadawajcie. Jeśli macie jakiekolwiek inne pytania, to też jeszcze mamy chwilkę, żeby ewentualnie na nie odpowiedzieć. Wojtek, to ja jeszcze Ciebie zapytam na starcie, jaką Ty rolę masz w nowym klubie, skoro na początku już zdradziliśmy, że od dzisiaj masz nową funkcję, to jeszcze powiedz właśnie, jaka ona jest i czym będziesz się zajmował w Podbeskidziu. Razem z Grześkiem Mokrym będziemy pełnili funkcję asystentów trenera. No nie chciałbym zdradzać tutaj od razu, czym się będę zajmował, bo to publicznie potem będę też rozliczany, także no wszystkie te, na pewno kwestie powiem tak ogólnie, czyli to są kwestie prowadzenia treningów. Tutaj trener Żuraw no bardzo przedstawił taką wizję dla mnie i dla Grześka jako trenerów, którzy chcą prowadzić, chcą się rozwijać, no to taką bardzo korzystną wizję tego, że będziemy mieli bardzo, bardzo duży udział w kreowaniu i tego procesu prowadzenia drużyny, więc to są takie, tak ogólnikowo powiem, kwestie prowadzenia treningów, zajmowania się procesem całym prowadzenia drużyny. Będziemy obserwować losy Podbeskidzia w takim razie i być może po sezonie spotkamy się, żeby podsumować grę waszego zespołu i wtedy będziesz mógł powiedzieć więcej na temat swojej roli. Cezary Krukowski daje tutaj kciuka, to znaczy chyba, że się podobało. Marek Ryszczyk napisał: Wojtek jak zawsze top. A Krzysztof Wodzyński napisał: dzięki, bardzo, bardzo cenne informacje, bez względu na jakim poziomie prowadzimy treningi. Co do wyrównywania szans, zdarza mi się to stosować, ale bramka na przykład za dwa dla obu drużyn. A, też ciekawy sposób, fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, bo idzie to w dwie strony, natomiast to wciąż nie jest dla mnie nieprzekonujące. No ale fajnie, też inna perspektywa, nie? Że to obie drużyny mają szansę zdobyć taką samą ilość punktów. Nie? Jarosław Zięba zadaje pytanie. Ćwiczenie w bocznym sektorze 3-2 złożone z czterech faz. Zawodnicy w fazie obrony, którzy po przegranym pojedynku nie wbiegają w przestrzeń za atakującymi. Czy jest to meczowe i naturalne zachowanie? Cześć Jarek przede wszystkim. Z Jarkiem miałem okazję się poznać na stażu w Holandii pewnego czasu. Ja wychodzę z takiego założenia, że staram się jak najwięcej oczywiście kreować te ćwiczenia tak, żeby były one meczowe. Natomiast czasami są momenty, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. I teraz w danym momencie musimy wybrać, co jest celem danego ćwiczenia i patrzę na to w ten sposób, że celem tamtego ćwiczenia no generalnie była finalizacja i stworzenie jak najwięcej sytuacji do strzelenia bramki. I tak naprawdę tych dwóch obrońców w tej strefie, w sektorze bocznym, to
to i tak wymyśliłem coś więcej niż jakby to miało być ćwiczenie 10 na 0, czyli bez żadnego przeciwnika, a tak to przeciwnicy stwarzali już jakiś opór w tym sektorze. No i oczywiście no, na meczu by było inaczej. Można tak samo to ćwiczenie modyfikować, że czy wbiegają obaj obrońcy, czy wbiega chociażby jeden obrońca, żeby było jakieś utrudnienie. Także to nie, dla mnie to nie są sytuacje zero-jedynkowe i często jest tak, że po prostu się nie da w 100% oddać sytuacji meczowej. Na pewno wiele osób będzie oglądało tego live'a z odtworzenia, bo zostanie on na naszym kanale facebookowym oraz YouTubie. Także jeżeli robicie to do 25 września, to macie czas jeszcze na to, żeby zapisać się na nasze szkolenie, które organizujemy, bo będzie miało ono miejsce 26, czyli w poniedziałek. Pierwszy raz robimy je w tygodniu, a to za sprawą tego, że oddaliśmy Wam w głos i w grupie Jak Uczyć Futbolu zrobiliśmy ankietę na temat tego, czy wolicie, żeby szkolenia były w weekend, czy nie ma to większego dla Was znaczenia, i wnioski były takie, że mogą być one w tygodniu, także przetestujemy tą formułę, ale istotną rzeczą, którą wiele z osób, które głosowało, prosiło o to, ażeby szkolenia nie były dostępne 14 dni do odtworzenia, tylko 30. I oczywiście my jesteśmy dla Was i zgadzamy się na ten postulat, tym samym 30 dni będzie do odtworzenia szkolenia, czyli nie musicie być na nim na żywo. Oczywiście zachęcamy do tego, ponieważ podczas szkolenia live będzie zadanie warsztatowe do wykonania i będzie można wtedy po prostu uzyskać bezpośrednio feedback od trenera Makowskiego. Ponadto będziemy mieli też sesję dwugodzinną Q&A, więc jeżeli będziecie mieli jeszcze jakiekolwiek pytania, których dzisiaj nie zadaliście, a będziecie chcieli je zadać, to będzie taka możliwość w poniedziałek. Tytuł szkolenia to intensywność oraz priorytety piłki nożnej, a zapisy są w naszym sklepie na ekstratrener.pl/sklep. Tam jest szkolenie z trenerem Wojtkiem. Jak wejdziecie, to możecie sobie zobaczyć cały harmonogram szkolenia oraz poszczególne jego tematy. Są tam też opinie uczestników na temat naszych innych szkoleń, także być może one będą pomocne do tego, żeby zapisać się na to szkolenie. Jarek Zięba jeszcze tutaj napisał: rozumiem, że ćwiczenie z progresją. Dzięki Wojtku, dzięki Jarek za zadane pytanie i że jesteś z nami. A Tomasz Koterba napisał: możesz zobaczyć jeszcze to ćwiczenie 3x2 w dwóch fazach. Czy możemy zobaczyć to ćwiczenie jeszcze 3x2? Wojtek, jesteś w stanie jeszcze raz to odpalić? Jasne, ćwiczenie 3x2. Czy chodzi o ten film? Chyba to, tak, to jest chyba to, co Jarek Zięba poruszał. Czyli ćwiczenie w bocznym sektorze złożone z czterech faz. Mhm. Dobra, to odpalmy to jeszcze, okej. Okay. Zobaczmy to najpierw na animacji.
Ćwiczenie pokazane. Jeżeli masz, to masz jakieś do niego pytanie, to śmiało możesz je jeszcze zadać. My już będziemy powoli kończyć, ale w komentarzach na pewno będziemy zaglądać, także i Wojtek, i my ewentualnie będziemy mogli się jeszcze wypowiedzieć na dany temat. Na dzisiaj widzę, że nie mamy tutaj więcej pytań. No, Tomasz chyba chciał po prostu sobie to zobaczyć, bo napisał dzięki. To Tomasz, możesz napisać jeszcze, czy jesteś ze Słowacji, czy z Czech, bo to jest dla nas ciekawe i bardzo cieszymy się, że nie tylko osoby z Polski nas oglądają, ale z innych krajów. To bardzo budujące. Jak widać, nie ma tutaj żadnej bariery językowej, także zachęcamy inne osoby do śledzenia naszych losów. Słowacja. No to super. Być może jesteś no, osobą, która pierwsza ze Słowacji nas oglądała, przynajmniej pierwsza, którą ja tutaj osobiście spotkałem. Miło Ciebie tutaj u nas widzieć. Słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy jeszcze raz za aktywny udział. Mamy nadzieję, że widzimy się na poniedziałkowym szkoleniu. Tobie, Wojtek, również dziękujemy. Życzymy wszystkim dobrego wieczoru i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.